Nazywam się Emanuel Olisadybe, jestem Polakiem. Obywatelstwo polskie nie zależy od koloru skóry. Zależy od poczuwania się do wspólnoty z narodem polskim. Jeżeli czarna osoba chce być Polakiem, to dlaczego nie? Tak szczerze mówiąc, moim zdaniem, myślę, że zabierają nam pracę. Ja nie uważam, że ktoś by był w stanie zabrać mi pracy, jakiś Murzyn albo Azjata. Jeżeli nie mam pracy, to nie dlatego, że Murzyn mi zabrał, tylko że po prostu nie wiem, nie znalazłem, bo jestem za słaby, albo się nie starałem. To nie jest wina Murzyna. Jeżeli jest parę lat w kraju i, nie wiem, ohajdał się z jakąś tam białą panną, to nie ma problemu, spoko. Obywatelem powinien być tylko ten, kto się urodził w Polsce i który tutaj jest białym człowiekiem. Nie możemy się zamykać przed wpuszczaniem, dlatego że no, co by nas wtedy spotkało? Przed nami też by zamknięto wszędzie drzwi, no i co? To jest globalizacja i uważam, że wszystko jest w porządku. No ja uważam, że chyba powinna znać język polski i jakieś tam ileś lat mieszkać w tym kraju, żeby dostać obywatelstwo. Pod warunkiem, że przestrzegają nasze prawo. Mają na przykład narzeczoną czy narzeczonego, jakieś relacje miłosne i chcą zostać w Polsce. Nie widzę problemu. To ja bym tak potraktował jak w Ameryce, żeby długo czekać i w ogóle, i w ogóle. I później losowanie, żeby było, a nie tak przyznawać się. Jestem jak najbardziej za, ponieważ za mało jest kolorowych osób w Polsce. Ludzie o innym kolorze skóry też powinni mieć takie prawa jak my, ale na pewno nie tak, żeby nas wypchali z... Polska dla Polaków, no. Nie jestem tam żadnym rasistą, że tam kolor skóry, no ale każdy wie, obywatel swojego kraju powinien swoje obywatelstwo. To są nieroby, brodaszy i aferzyści i bandyci, można powiedzieć. My kochamy chyba tylko siebie. Nie lubimy tak za bardzo obcokrajowców. Panowie, przepraszam. Za chwilkę zrobimy jeszcze raz. Byliśmy z kolegami na meczu Ukraina-Polska, który otwiera eliminację Mistrzostw Świata. Mecz odbywał się na stadionie w Kijowie. No i kiedy Emanuel Olisadebe strzelił drugą swoją bramkę w tym meczu, prezydent Ukrainy, pan Leonid Kuczma, powiedział tak. Czarny paliak. A do finałów Mistrzostw Świata awansowała reprezentacja Polski. Nagle okazało się, że po meczu Ukraina-Polska w Kijowie mamy nowego piłkarskiego proroka. Jednak wkrótce Emanuel Olisadebe przekonał się, jak trudno być prorokiem we własnym, choć nowym kraju. Kibice w Lubinie, którzy rzucali bananami w Emanuela, nie zrobili niczego nowego. Już wcześniej podczas derby Warszawy fani Legii fukali na niego, wypominając mu jego kolor skóry, porównując do małpy. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, by polski piłkarz tak zasłużony dla drużyny narodowej strzelający bramki był tak źle potraktowany przez polskich kibiców. It was I think a few weeks after I took the Polish nationality and this happened, and for me at this moment I felt like I made a very big mistake, you know. It's very disappointing for me that they could do something like that, but there's nothing I can do about it. It's life, I have to live with it. I'm proud of my skin, and I'm proud of where I come from, and nobody can change that. Rozmawiałem w Nigerii z królem wioski, w której urodził się Emanuel Olisadebe. Rozmawiałem z szefem jego klanu, piłkarzami Jasper United, z którego przeniósł się do Polonii Warszawa, z mnóstwem osób i dosłownie nikt nie ma do niego pretensji, że on zmienił obywatelstwo, że stał się Polakiem. Wręcz przeciwnie, oni się z tego cieszą, oni mówią, że on po prostu wykorzystał swoją szansę. Nigeryjscy piłkarze są słynni w świecie. Mówi się o nich, że to są Brazylijczycy Afryki, że futbol mają w genach.
Nigeria eksportuje rocznie 32 pełne drużyny piłkarskie na cały świat, ale tylko garstka z tych zawodników zrobi karierę. Niestety czarny ląd przemierza mnóstwo szemranych agentów piłkarskich, menadżerów spod ciemnej gwiazdy, którzy szukają łatwego zarobku. Wyjeżdżający młody zawodnik nigdy nie wie, gdzie tak naprawdę trafi, do jakiego kraju, klubu, czy jeżeli odniesie kontuzję, czy jeżeli okaże się po prostu zbyt słaby, nie trafi na bruk, ale w Nigerii jest tak ciężka sytuacja i tak ciężkie życie, że oni wszyscy, ci młodzi chłopcy i tak marzą o wyjeździe stamtąd i o karierze takiej, jaką zrobił Emmanuel Olisadebe. Nie tylko zresztą ze względów ekonomicznych. Jak wiadomo, w tej części Afryki jest silnie rozwinięta wiara w czary i w czarowników. Często mecze piłkarskie są odwoływane z powodu użycia niedozwolonych amuletów, zwanych tam juju. Opowiadano mi historię zdolnego napastnika z Majdugorii nad jeziorem Czad, który był zbyt dobry i zły czarownik rzucił na niego czar. Zamienił go w jam, czyli taki wielki ziemniak. Więc może dobrze, że Emmanuel Olisadebe trafił do Polski, trafił tutaj do nas i nie jest dzisiaj ziemniakiem. Emmanuel Olisadebe miał sporo szczęścia, że nie trafił na któregoś z tych menadżerów hochsztaplerów, bo nie wiadomo, jak potoczyłyby się jego losy. Na szczęście odkrył go i sprowadził do Polski menedżer z prawdziwego zdarzenia, Ryszard Szuster. W tej chwili Olisadebe jest już innym człowiekiem, ma rodzinę, gra w wielkim europejskim klubie, zarabia naprawdę duże pieniądze, ma swoje zdanie i o to zdanie zawsze walczy, mimo tego, że nie zawsze ma rację. Nie zawsze pamięta o ludziach, którzy podali mu pomocną dłoń, którzy sprawili, że jest w tym miejscu, w którym jest, a jest w tej chwili rzeczywiście na topie. Many times they scream my name, it gives me more, motivation, and like I have to pay them back with something, maybe score a goal, and this is good, but maybe today, tomorrow, maybe I don't score that many goals for Poland. I want them to be on my side, not only when the going is good. I appreciate the love from them, but I play football, but life after football is important too. Emmanuel był bardzo zniechęcony Polską. Kiedy przyjechał do mnie na rozmowę, powiedział, że on nie chce zostać w Polsce, że wyjeżdża, że inaczej wyobrażał sobie Europę, że to, co zobaczył tutaj, zaskoczyło go diametralnie. Bardzo tęsknił na początku, a chciał na święta pojechać do domu, zarobił trochę pieniędzy, kupił wspaniałe prezenty, poleciał do Nigerii i oto się okazało, że Nigeria już też jest troszkę inna niż ta, którą zapamiętał. Okradziono go ze wszystkiego, co miał. Trzeba było dużo wysiłku, ażeby można było tworzyć jego paszport, ażeby załatwić mu wizę i żeby załatwić mu z powrotem bilet, na który mógł do Polski przylecieć. Tak się źle złożyło, że lecąc do Polski spóźnił się na samolot w Sofii. Z Sofii przerzucono go do Pragi i tam siedział 2 dni na lotnisku. Nie wiedziano, co z nim zrobić i wreszcie udało się przetransportować go do Polski. Ale kiedy przyjechał do Polski, okazało się, że jego wiza właśnie się skończyła. W związku z tym Emmanuel 4 dni i 4 noce spędził na lotnisku w Polsce. Był to okres świąteczny, no więc trudno było nawet znaleźć kogoś, kto otworzyłby specjalnie biuro i załatwił tego typu niby prostą sprawę, jak wiza dla napastnika Polonii Warszawa. Spędził 4 dni, kiedy wyszedł po tych 4 dniach znowuż na lotnisku, kiedy zobaczył kierownika naszego, to cieszył się tak, jakby zdobył bramkę. Tak rozpoczął Emmanuel drugą część swojego życia na ziemi polskiej. Od tamtego czasu powiedział, że będzie raczej rzadko jeździł w tej chwili do Nigerii, raczej chciałby zostać w Polsce i spytał, czy może złożyć dokumenty na to, ażeby stać się Polakiem. Byliśmy troszeczkę uzależnieni od decyzji pana prezydenta Kwaśniewskiego, który musiał podpisać. Wiadomo, że było kilka punktów, które pozwalało optymistycznie myśleć. Przede wszystkim wiadomo, że prezydent Kwaśniewski to jest szalony kibic sportu, kibic piłki, kibic wszystkich polskich sportowców. No i ja się ukryć, że na każdym spotkaniu, kiedy tylko widziałem prezydenta, czasami tak się specjalnie pod te spotkania podsuwałem, no to za każdym razem się go pytałem, czy idzie o tego piłkarza o słowiańskiej twarzy, o ładnych rysach, o ładnych oczach, który ma na czole napisane Polska. No poza tym też kilka razy kupiłem kwiaty dla żony pana prezydenta i nawet gdzieś tam w takim jednym liście napisałem, że w każdej porządnej rodzinie to mężczyzna podejmuje decyzję po konsultacjach z żoną, żeby tam pani Kwaśniewska na męża oczywiście wpłynęła. Dla mnie było ważne to, że on chce i to, że jest taki bardzo szczery, przywiązany do tej nowej swojej ojczyzny.
Poza tym Polska zyskiwała bardzo utalentowanego człowieka. To zawsze wzbogaca nas jako naród, jako państwo. Cieszę się, kiedy mogę dać obywatelstwo wybitnemu uczonemu, wybitnemu artyście, czy także wybitnemu sportowcowi. A również istotne było przełamanie pewnego zjawiska nietolerancji, jaka niestety szczególnie na boiskach piłkarskich występowała. Byłem ciekaw, jak polska publiczność zareaguje na reprezentanta Polski, Emanuela Olisadebę, bo różnie reagowała na piłkarza Olisadeby, który grał w Polonii Warszawa i który często spotykał się z ordynarnymi zupełnie zachowaniami polskich kibiców. Sądzę, że w ten sposób stajemy się bardziej globalni, europejscy. Piłkarze o różnych kolorach skóry występują w różnych reprezentacjach i to też jest szkoła tolerancji, to jest szkoła szacunku dla innych, bowiem obywatelstwo jest kwestią wyboru, jest kwestią sytuacji, jest kwestią dokumentu. Ja też muszę powiedzieć, jestem Włochem, mam paszport włoski, ale jestem Polakiem. Tak samo Olisadebę, na pewno czuję się nie Gorejczykiem, ale jest też Polakiem i gra do reprezentacji Polski. I'm honored to be Polish and playing for the national team is, I think, the one of the ways which I can, how to say, show my I mean, give the little I have to the Polish community. This is the little, but maybe not enough I can do to show my appreciation, because I'm really happy to be Polish. This is the most beautiful panorama of the city. And have the cups from the 20s years, and even from the clubs, the Polish name of the city. Emanuel Olisadebę jest pewnym zjawiskiem w polskim futbolu. Nie chodzi tylko o jego wspaniałą grę, o to, że kochają go kibice reprezentacji Polski, ale że powoli dzięki jego postawie, jego grze przezwyciężane są pewne bariery. Na początku czarnoskórych zawodników wyszydzano czasami w ordynarny sposób. W tej chwili cieszą się coraz większą sympatią, a bywa wręcz, że są bardziej uwielbiani niż zawodnicy ze swojego podwórka czy ze swojej ulicy. Jest kilka bardzo fajnych przykładów. Oczywiście legendarny Czarnecki, kiedy nazwano Emanuela imieniem naszego hetmana, ale również są takie przykłady zawodników może nie tej klasy, ale też niezłych, grających w naszych pierwszych ligach i drugich, kiedy to zawodnik o imieniu Stanley nazywany jest Staśkiem i po meczu kibice proszą go autografy, tytułując go Staśkiem czy Tolkiem, a więc spolszczenia imion. Poza tym coraz powszechniejsza jest opinia, że to są po prostu zawodnicy solidni, rzetelnie przykładający się do swojej pracy. Jest ich coraz więcej i myślę, że czeka nas ta sama droga, którą przeszli Włosi, Francuzi, Szwedzi, kiedy też na początku była niechęć, był pewien ostracyzm, czy nawet, mówiąc wprost, zachowania rasistowskie, a w tej chwili to wszystko minęło i tak samo będzie u nas. Czy jesteśmy tolerancyjni? No, to pytanie podstawowe, ale wszyscy chyba wiemy, że Polacy, jeżeli chodzi o tolerancję, to słabo wypadają. Zachowania kibiców na polskich stadionach bardzo często niestety żenujące i takie smutne, zawstydzające nas wszystkich, bo te skórki banana rzucane, jak Oli się pojawił na początku na boisku, no świadczą najgorzej o nas, o kibicach. Mam nadzieję, że to będzie się zmieniało tak, jak się zmieniło w Warszawie. W Warszawie jest to już niemożliwe, ale Polska to nie tylko Warszawa. Może jak będzie więcej takich wypadków w sporcie, będzie nam łatwiej to wszystko tolerować, natomiast aspekt otrzymania obywatelstwa przez Olego i nadanie go w takim szybkim terminie w czasie przez prezydenta Kwaśniewskiego jest pytanie, czy powinien być tak uprzywilejowany i w takim tempie dostać, czy nie. Duńczycy z Kipketerem zrobili inaczej, brakowało im jednego miesiąca do tego, żeby miał uprawnienie do otrzymania obywatelstwa, jednak nie zdecydowali się na przyspieszenie terminu. No, polski eksperyment jest inny. My powinniśmy
dać szansę swojej młodzieży. Gry. My powinniśmy wyszkolić tak naszych zawodników, żeby oni byli właśnie tymi reprezentantami. A jeżeli tam wzmocnienie zespołu, ja mówię tylko pod względem wzmocnienia, będzie jeden czy dwóch zawodników, no przypójmy z Czarnego Lądu, to jest dzisiaj przyjęty w świecie i nikomu to nie przeszkadza. Piłkarz światowej klasy, Emanuel Olisadebe, otrzymał obywatelstwo polskie. Czy to jest złe dla Polski? Uważam, że jeżeli tych przypadków nie ma dużo, to nie jest to złe. Natomiast jeżeli dochodzi do tego, że główny trzon drużyny stanowią obcokrajowcy, którzy są tańsi niż nasi piłkarze, którzy zabierają miejsce naszym piłkarzom, to nie jest to na pewno rozwiązanie najlepsze. My musimy szkolić własną młodzież, własne kadry. Obcokrajowcy nie będą stanowić o przyszłości polskiego sportu, o rozwoju tego sportu, bo oni po pewnym czasie zatęsknią za swoją ojczyzną i odjadą z Polski. Manuel dzisiaj już jest...